Pan senator skróci głos. Proszę bardzo. Dziękuję, panie marszałku. Mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy Sepioła, który jest z komisji samorządu. Moje pytanie jest pokierowane próbą zgłoszenia poprawki. Czy pan jako samorządowiec czuje się tutaj bardziej, że nie powinniśmy zrobić zapis, który był pierwotny w poprzednich ustawach, gdyż mienie Skarbu Państwa moim zdaniem jest takim samym mieniem dla samorządu, jak i Skarbu Państwa. Przecież żyjemy w jednym państwie. Dlaczego ograniczać ziemię przekazywania samorządom, które jest zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego i tak jak było wcześniej wymieniane na cele związane z samorządem. Czy nie uważa pan, że można by dopisać taki zapis, który by mówił, że na inne zadania związane z infrastrukturą, które są wpisane do zadań gminy? Proszę bardzo, panie senatorze. Sprawozdawco. Ale katalog jest już moim zdaniem tak obszerny, że rozszerzanie go jest po prostu bezprzedmiotowe. Wydaje się, że jest po prostu kompletny. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana senatora Jerzego Chruścikowskiego. Proszę uprzejmie. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Dyskutując dzisiaj po raz który, zmieniając ustawę o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, wielokrotnie zmienianą, przepraszam, uważam, że te zapisy, które zostały wprowadzone w tej zmianie, no, powinny być poszerzone i nie powinniśmy za każdą razą próbować zmieniać ustawy, można powiedzieć, incydentalnie, gdyż katalog, który jest wymieniony, moim zdaniem nie wyczerpuje wszystkich zadań samorządu terytorialnego. I zapis, który chciałbym zgłosić w poprawce, miałby brzmienie: w artykule pierwszym litera C otrzymuje brzmienie: jeżeli są przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium warunkowań i kierunków gospodarowania przestrzennego gminy na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonaniu zadań własnych gminy, albo jeżeli infrastruktura służy wykonaniu takich zadań, jest na nich. Myślę, że to poszerzenie da szansę, że ewentualnie samorządy będą mogły występować już do Agencji Nieruchomości Rolnych o przekazanie mienia na cele, które służą w planach zagospodarowania przestrzennego czy studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Nie można tak stosować prawo w państwie polskim, że państwo to może sprzedać grunty i może wprowadzać natychmiast pieniądze do podatku jako agencja, która wykonuje to w imieniu Skarbu Państwa. Natomiast traktujemy samorząd po macoszemu i mówimy, że samorząd to nie może, musi zapłacić. I uważam i uważaliśmy to wielokrotnie, że samorząd ma takie samo prawo do korzystania z mienia Skarbu Państwa na cele służące celom publicznym. I dlatego proponuję tę zmianę i proszę o poparcie. Natomiast dzisiaj mogę powiedzieć tak, że trwają protesty rolników dotyczące obrotu ziemią. Będę tu prosił pana ministra rolnictwa o to, aby jak najszybciej też znaleźć rozwiązania prawne i też w podobnym trybie, może przyspieszonym, wprowadzić zmiany, które pozwolą rolnikom czuć się bezpiecznie i aby ziemia, która jest dzisiaj w obrocie Agencji Nieruchomości Rolnych, trafiała rzeczywiście na gospodarstwa rodzinne, aby ta ziemia, która dzisiaj jest sporem, szczególnie w województwach zachodniopomorskim, mogła rzeczywiście być udostępniana przy procesie uspołecznionym. Gdyż dzisiaj mamy problemy. Pamiętajmy, że w poprzedniej zmianie, którą wprowadzaliśmy rok temu, zlikwidowaliśmy ciało, którym jest Rada Nadzorcza, czyli likwidując mechanizm kontroli. Teraz jakby na
wniosek rolników, którzy tam domagają się, oczekują, że rząd podejmie natychmiastowe działania w kierunku zmiany tej ustawy i ewentualnie doprowadzi do uspołecznienia procesu, jak również zabezpieczenia obrotu ziemią, która po 16 roku będzie w obrocie dostępnym dla całej Unii Europejskiej i systemu gospodarczego. W związku z tym szczególne ugrupowania należałoby wprowadzić w trybie pilnym, nawet takie rozwiązania, które proponowane są w krajach zachodnich, jak w systemie francuskim czy nawet niemieckim, aby ziemia w pierwszej kolejności trafiała do rolników, gospodarstw rodzinnych, a niekoniecznie jako dochód Skarbu Państwa. Wszędzie się widzi tylko cele podstawowe, dochód do Skarbu Państwa, natomiast nie widzi się celu podstawowego, jakim jest doprowadzenie do upełnorolnienia, o dostępie ziemi dla rodzinnych gospodarstw rolnych. Stąd proszę jeszcze przy okazji, mówiąc o tej ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, aby ministerstwo również przychyliło się do tych działań, które trwają i myślę, że w tym tygodniu dojdzie do jakiegoś porozumienia między rządem a Komitetem Prostacyjnym w Szczecinie. Dziękuję. Dziękuję, panie senatorze. Informuję, że... Aha, przepraszam. Pan senator Sepioł chce zabrać głos. Proszę bardzo, panie senatorze. Ja bym miał pytanie do pana senatora Chruścikowskiego, wnioskodawcy poprawki. Czy mógłby podać przykład celu, na który gmina mogłaby się starać o grunty zarządzane przez agencję, które nie mieszczą się w dotychczasowym formule? Panie senatorze, pytania były do pana, do sprawozdawcy. No, oczywiście, że pan senator Chruścikowski chce zabrać po raz drugi głos, to proszę bardzo. Ale jakby przekroczył pan, odwrócił pan formułę regulaminową. Panie marszałku, dziękuję. W pewnym sensie zostałem wyłany powtórnie do dyskusji. Ja bym powiedział tak. Jeszcze nie ograniczyliśmy w polskim prawie, ani nawet w światowym prawie katalog zamkniętych działalności, które mogą być. I proszę mnie tutaj nie prowokować do tego, żebym w tym momencie akurat na pana pytanie wyciągał w tej chwili wszystkie możliwe działania samorządu terytorialnego i żebym wykazywał, które jeszcze katalogiem zamkniętym są, a które są jeszcze otwarte, w którym momencie będziemy mogli ponownie. Pan akurat zgłosił tutaj swoją inicjatywę, mówiąc, że akurat to pana przypadek zwrócił uwagę na to, że trzeba pozyskać ziemię z Agencji Nieruchomości Rolnej na powiększanie cmentarzy. Za chwilę poseł, senator przyjdzie z nową propozycją, która mu wpadnie na pomysł, że katalog działalności samorządowych nie jest zamknięty. Dziękuję. Dziękuję, panie senatorze.